Drodzy mieszkańcy Stalowej Woli, Szanowni Państwo, w ostatnich dniach i godzinach sytuacja zagrożenia koronawirusem w naszym regionie staje się coraz bardziej poważniejsza. To nie powód do tego, aby siać panikę i podejmować nierozważne decyzje, ale to odpowiedni moment, abyśmy wspólnie w duchu odpowiedzialności podjęli decyzje i wzajemne zobowiązania, które uchronią nas przed zagrożeniem tego wirusa w naszym regionie i w naszym mieście. Rząd polski podjął odpowiedzialną i słuszną decyzję, aby od dnia jutrzejszego do piątku ograniczyć działania edukacyjne i całkowicie zamknąć szkoły do 25 marca. Uzupełniając tą decyzję, od jutra podjęliśmy na terenie miasta Stalowej Woli decyzję o całkowitym zamknięciu szkół, przedszkoli oraz żłobków publicznych. Oznacza to, że od dnia jutrzejszego do 25 marca nie będą świadczone nie tylko działania edukacyjne, ale również działania opiekuńcze. Bardzo proszę o przyjęcie i dostosowanie się do tej decyzji w duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych mieszkańców. W najbliższych dniach będą podejmowane kolejne działania, które mają maksymalnie uchronić i zapobiegać rozpowszechnianiu się wirusa w naszym regionie. W dniu dzisiejszym został zamknięty basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zostały wydane decyzje o zamknięciu działania wszystkich instytucji kultury. Ten czas społecznej kwarantanny na czas zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków to okres, który musimy maksymalnie wykorzystać do tego, aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą, aby każdy z nas ten okres wykorzystał jako czas społecznej kwarantanny. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wakacji, to jest czas, abyśmy w domu spędzili ten czas, zabezpieczając siebie, swoje rodziny, swoich najbliższych przed wirusem. Bardzo proszę, aby powstrzymać się w tym czasie od wszystkich niepotrzebnych wyjazdów, od wszystkich aktywności, które mogą prowadzić do rozpowszechniania się wirusa. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie poprosić, aby w tym czasie w sposób szczególny otoczyć opieką ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych, swoich sąsiadów, znajomych, bliskich, tak aby z jednej strony nie narażając ich na ryzyko zarażenia, ale jednocześnie pomóc w załatwianiu niezbędnych codziennych czynności, takich jak zakupy, wyjście do apteki, pomoc w codziennych sprawach. Jestem przekonany, że jako społeczeństwo aktywne, otwarte i dobre otoczymy opieką tych, którzy najbardziej tego potrzebują. W sposób szczególny proszę również, aby zachować wszelkie wytyczne, które są kierowane od Głównego Inspektora Sanitarnego, od służb lokalnych oraz władz centralnych. To moment, kiedy możemy wszyscy zdać egzamin z naszej wzajemnej odpowiedzialności i solidarności. Zapewniam, że ze strony władz miasta podejmowane są wszystkie czynności, które w naszych jednostkach, w naszych działaniu służb mają maksymalizować nasze zabezpieczenie przed rozpowszechnianiem się koronawirusa. Również chciałbym poinformować, że decyzją władz miasta zostały skierowane pierwsze środki z rezerwy kryzysowej budżetu miasta w wysokości 150 tysięcy złotych, które mają odpowiednio doposażyć nasze jednostki w materiały zabezpieczające nas sanitarnie. Jeszcze raz apelując do wszystkich Państwa o wzajemną odpowiedzialność, o stosowanie się do wszystkich wytycznych, proszę o wzajemną odpowiedzialność i solidarność, o to, abyśmy nie siali również paniki, abyśmy nie przekazywali niesprawdzonych, niepotwierdzonych informacji. Jestem przekonany, że jak zawsze, tak również w tym przypadku pokażemy naszą stalową wolę.